Cześć, halo. Cześć, halo. Jak włączyliście ten filmik, to mnie się tutaj wydaje, że wy lubicie Lego i lubicie minifigurki, bo chciałam wam pokazać otwieranie kilku paczek z okazji tego, że mam i kupiłam. I mam nadzieję, że się wam spodobają. Tutaj mam już cztery paczuszki otwarte. I trafiła mi się na przykład figurka, która była jako mystery, tajemnicza figurka. No weź się ostrości złap, moja droga, bo chciałam wam pokazać go z bliska, bo jest bardzo fajny. Nie, no niestety, kamera, proszę. Dajcie mi kamerę. Czy ktoś chce mi ufundować kamerę? Wtedy będę więcej filmików robić. O, coś na zasadzie ostrości mamy. I mystery figurką był właśnie taki zamaskowany bandyta, trochę przypominając pirata. Ma dwa gany i idzie po ciebie, żeby cię zastrzelić. Więc uważaj, bo jest ostry. Poza tym trafiła mi się już pani z lat 80., fanka aerobiku ze swoją butelką wody, która ma bardzo fajny nadruk. Ach, uwielbiam tę kamerę. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. No, troszeczkę ostrości by się przydało, ale powiedzmy, że widać, że to jest butelka wody, prawda? Zajebiste ma włosy. Przepraszam, że się wyrażam, ale takich włosów u minifigurek jeszcze nie widziałam. Ma nawet pasek, który służy za przepaskę. I bardzo kolorowy strój. Pasiaste getry. Nóżki są w dwóch kolorach. I nadruki są niesymetryczne. Bardzo. Znaczy na torsie, bo nóżki są akurat symetryczne. Bardzo fajna figurka. Mamy pana kukurydzę, który bez kukurydzy jest po prostu panem w zielonym t-shircie monochromatycznym i z wąsem. Pan z wąsem. Dobrze. Z otwartych figurek mam jeszcze biznesmena. Też zdaje się lata 80., bo komórka cegła. Okulary przeciwsłoneczne. Lansik, różowa koszulka. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do figurek, bo to jest seria 17. Do figurek nieodpakowanych. Oczywiście smutne buźki poniżej 3 roku życia nie nadają się do zabawy. Inaczej, to nie nadaje się dla smutnych buziek. Ale dobrze, otwórzmy. Jeśli dobrze macałam. To znaczy, że nie będzie powtórek. To znaczy, że nie będzie powtórek i jestem bardzo po prostu ciekawa, co. Ja chyba wezmę inną paczkę, bo mi się ta nie chce otworzyć. Chwila, bo ja mam tu nożyczki. Zapomniałam, że mam nożyczki. Ale patrzcie, mam zajebiste nożyczki. No nie? Lubię gadżety. Tylko weź się ostrości znowu złap. O, patrzcie, nożyczki z motylkiem. Z dziewczyną motylkiem. Ciachu, ciach. Nie, no nie mówcie, że jeszcze na zgrzewiec przeciachałam. No, coś za felerna ta paczka. Coś felerna ta paczka. Budujemy napięcie. Dum, 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 dum. Co będzie w paczce? A mówię, jak dobrze macałam, nie będziemy miała powtórek. I co tu mamy? Mamy pana z buldogiem. Z buldożkiem. Proszę bardzo, buldożek francuski. Tak. I pan ma bagietę. Pan ma bagietę. Ale czy pan ma łebek? Ma pan łebek, zaraz go złożymy. Raz, dwa, trzy. Składać umiem.
Och, co to za mina? Czemu pan taki sceptyczny? Nie, no przepraszam, raczej Włocha robię niż Francuza, ale... Bonjour, madame. Do you want a baguette? Muchten z bagietem? No cóż, bardzo fajny. Bardzo fajny gosteczek. A buldożek jest przysłoki. Uf. Uf. No dobrze. Dobra, mam jeszcze więcej paczków. Nie ma tak, nie ma tak. Nie jest jedna paczuszka. Jest ich więcej. Z okazji, że mam paczki, robię filmik na kanał mojego chłopaka. Mam nadzieję, że on go poskłada. I wam pokażę. I co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy w następnych? Mamy chłopaczka w rakiecie. Lego Classic Space. Tada! Zajebisty element. It's my rocket and I'm gonna rock on rocket, rock on rocket. Sorki. Ja tak czasem mam, że śpiewam. Ja tak czasem mam, że śpiewam. Classic Space. Lata 90., lata 80. No nie wiem, chyba to jakiś temat serii nawiązania do tych starszych po prostu lat Lego i początków. I początków serii, które są dzisiaj klasyczne. I'm just a rocket boy. Okej. I przy okazji jeszcze mamy broszurkę, co tu możemy znaleźć. I sobie będziemy mogli odznaczyć, które już mamy, prawda? No. No. I konkurs. Kto ukradł moją kukurydzę? Ja już wiem, kto ukradł. Proszę, żeby nie robić bałaganu. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie, niestety nie będzie to cała seria. Nie będzie cała seria, bo nie mam aż tylu paczek. Ale myślę, że wybrałam najfajniejsze figurki. Jeśli udało mi się odpowiednio wymacać, to mamy... Proszę bardzo, tutaj mamy panią weterynarz z króliczkiem. Bo króliczek jest przysłodki. Pysiu, mysio, królisio. Pip, pip. Przepraszam, mam katara. I gdyby nie ten katar, to by człowiek czasem z głodu umarł. Ale pani doktor mnie wyleczy, prawda? Pani doktor, skoro pani radzi sobie z króliczkami, to ze mną sobie pani też poradzi. Ja jestem posłuszniejsza od króliczków. Dobrze, dobrze, nie powinnam się do takich rzeczy przyznawać. Nie uciekaj, królisiu, królisiu. No, no królisie skaczą, no skaczą królisie, prawda? Także mamy panią weterynarz, królisia. Szczepimy królisia, szczepimy królisia. Pani weterynarz też ma bardzo fajne włosy. Też... I nawet ma rękawiczki. I stetoskop. Znaczy, ona ma robić może również w cosplayu pielęgniarki. W sumie weterynarka to też pielęgniarka, tylko od zwierząt. A widzę, że panowie już się dogadali. Dobra, co mamy dalej? Co my tu mamy dalej? Dżum, 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 dżum. Mamy chłopaka od hot dogów. Jej. Kelner. Panie kelner, co pan nam dzisiaj zaserwujesz? Panie kelner, co nam dzisiaj dasz? Na pewno ma szachownicę. Tak. Tak. Fartuszek w kratkę. Fartusiek w kratkę. I jest bardzo zadowolony ze swojej pracy. Ale to tak, bardziej na bok, bardziej do tyłu. A nie wiem, jak tam restauracja sobie życzyła, żeby nosić czapki. Trudno powiedzieć. W każdym razie, to jest bardzo fajny element. Gdzie jest moja adykcja? Milkshake. Milkshake. Ostrości, moja ostrości. Wiem, że ja tępa, ale ostrości proszę. O ostrość proszę, no. Troszeczkę ostrości. I powiedzmy, no powiedzmy, no. Powiedzmy. Nie, nie, no niestety. Ach, warunki. Kto mi chce zafundować kamerę? Prosiłam już o to?
Ale dobra, jest milkshake, jest jeszcze buła. Proszę Państwa, buła i parówa. Nie miałam jeszcze takiej ciemnej parówki chyba. Wszystkie, które miałam, były troszkę jaśniejsze. Może mi się zdaje? Dajcie mi chwilę. O, mam. Porównanie z Lego Friends i z Lego minifigurek. Parówa jest ciemniejsza. No bo tu jest hot dog, a tutaj jest kabanos. Tak. Więc poskładamy. Nie wiem, jak tam Benny będzie sobie życzył, to sobie składanie wytnie. Prawda? 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 Dobra. Czyli skoro mamy już chłopaka od hot dogów załatwionego, że tak powiem, wolałabym go nie załatwiać, czy coś. Dobra, dobra, kolejna paczka. To nic nowego. Może jakieś kody gier, w które nigdy nie będę grała. Unseal the package. And what do we have here? What do you have now? O, pelerynka. Pewnie już wiecie, który. Spaceman. It's a spaceman. Kto wymyśli dla niego theme song? Because a spaceman with a gun needs a theme song. Pipiu, 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 pipiu. Pipiu. Hold your gun, man. Because it's your gun. Everybody needs somebody sometimes. Okej. Ty już możesz stać. Już możesz stać. Stań i powiedz, nie jestem sam. I nigdy więcej już nikt nie powie sobie miłości nie kochasz. No dobra, za Wiśniewskiego to ja nie będę robić. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze Wiśniewskiego pamięta, czy tylko ja taka stara. Okej. Tak wygląda w pelerynce. A tak wygląda w hełmie. Cza-cza. Pipiu, pipiu. Dobra. Nie bardzo wiem, co o nim powiedzieć. Ale też po prostu kostium lata 80. No nie wiem, wszystko prawie, że... Lata 80, lata 70. Nic nie przecięłam poza folią. Prawda? Prawda? Aha, tu będzie pan z prezentem. Tak. Spoiler zrobiłam. Mamy pana gladiatora. And I'm gonna fight for my right to freedom. No bo wiecie, no gladiatorzy to nie... Ten, no tak... Tak jak dzisiaj aktorzy. Albo wrestlerzy. To w sumie to nie wiadomo, czy oni się tam zabijali, czy tylko po prostu... No wiecie, na historii się dowiecie. Ja po prostu poskładałam pana gladiatora. No to mamy jeszcze dwie, jeśli chcecie wiedzieć. Będą jeszcze dwie saszetki. I jak na razie nie było powtórek, więc nie jest źle. Nie jest źle, to nie jest źle. A pozostałe cztery brakujące figurki po prostu dokupię sobie w innym czasie. A wy możecie sobie u kogo innego zobaczyć, jak się chcecie. Róbcie sobie, co chcecie. Ja po prostu nagrywam, bo mam dziewczynkę motylkę. Dziewczynka z motylka. Oh, she's so sweet, fairy girl. Aren't you sweet, my sweetie girl? No i ona ma jeszcze kwiatuszki. Jeden kwiatuszek jest w zapasie. Będzie mogła sobie w łapce trzymać kwiatuchy. Trzymać w łapie kwiatuchy.
Od kogo dostałaś te kwiatuszki? Od dobrej wróżki. Moje kwiatuszki są od dobrej wróżki. No, no to powiedzcie, że nie jest to dobra wróżka. Pewnie, że jest. Włoski ma bardzo ładne. Znowu. Ponytail. A moje kwiatuszki są dla was od dobrej wróżki. No. I ostatnia saszetka. Co, znowu bałagan. Znowu bałagan. Całe, całe życie wszędzie bałagan muszę mieć. Co to ze mną jest nie tak? Paula, co z tobą jest nie tak? Kazma, what's wrong with you? Okej. I kolejna figurka, którą chciałam. Jak mówiłam, udało mi się nie trafić powtórek, czyli jest pani elfka. Czyli brakuje nam tak serwera. Serwera? Czy surfera? Surfera! Co ja, bo serwery to są w internetach, kurde. Kurde, no. Brakowałoby jeszcze do tego rudego, niskiego, jak jemu tam. No przecież wiem, że tego, że krasnoluda. Tylko dlaczego ja nie umiem się wysłowić? No pewnie elfką się zajęłam. I wszystko przez to, że się elfką zajęłam. I jeszcze dwóch. Pana Strongmana. Pana Strongmana brakuje. I podpowiedź. Aha, pani kucharki. Pani kucharki z tortem. Dobra. Moja elfka jest gotowa do boju. Miecz i tarcza. I oczywiście wzór na włosach srebrnych. Chyba już wszyscy to pokazywali, ale jest na pewno naprawdę śliczne. Śliczne! No. No dawaj, kamerko. Moja ty kamero. Co ty nie potrafisz lepiej? No trudno. Nie potrafi lepiej. Ale z tej odległości chyba widać. I'm ready to fight. Where's Link? This is Zelda. Where's Link? A Link lata z wiatrem. Czyli tak się prezentują moje doczesne zdobycze. I jak mówiłam, ej, moja pamięci. Moja pamięci. Kogo nam jeszcze brakuje? Czyli brakuje nam siłacza, pani kucharz z ciachem, którą muszę jeszcze zdobyć. No i nie mamy tego pana, tego nie mamy i nie wiem. Teraz, coś mi się porobiło. I surfera, no. No właśnie. Tego pana krasnoluda. Pan krasnolud też jest fajny. Ma fajne tatuaże. No i ma młota. Daj mi młot. Nie ma tu żadnych kodów, prawda? Nie ma, jakby były, to bym wam po prostu dała. Chyba, że coś widzicie, po prostu. Zalogujcie się, jak chcecie wiedzieć, kto ukradł kukurydzę, ale ja już zgadłam. No. Chyba, że się mylę, no to napiszcie mi w komentarzach. Moje ulubione? Chyba te dwie. No, oczywiście pani weterynarz za króliczka. I pan Francuz za buldożka. To by było w sumie tyle. Może jeszcze zmontuję z tego jakąś scenkę rodzajową. A jak nie, no to mówię cześć papa. Cześć papa. Paruwa. Wszyscy krzyczą paruwa.